Cześć, z tej strony gra w Zero Vlog Literacki. Dwa ostatnie filmy miały na kanale rekordową w tym roku oglądalność, więc teraz czas na taki film, którego nie obejrzy prawie nikt, ale tak to jest z czwartkowymi recenzjami i tymi krótkimi piłkami, różnymi takimi historiami, no chyba, że akurat trafi się jakiś bestseller albo książka, która się w przyszłości okaże bestsellerem, ale to się zdarza rzadko i dzisiaj raczej taka książka się nie pojawi, bo mówimy o czymś, co zostało wydane już w latach 90. chyba, jeżeli dobrze kojarzę, zaraz zresztą sprawdzę. Tak, a może nie, tak, 90. rok. W 90. roku, czyli już dość dawno. I są to opowiadania zebrane Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Słuchajcie, jest to jedna z takich książek, o których bardzo ciężko jest mówić. Jest taki rodzaj książek, z którymi spotkanie pozostawia człowieka z pewnym poczuciem niedosytu. Ale to nie wynika z jakiejś ułomności autora, z tego, że tekst nie sprostał wymaganiom czytelnika, tylko jest to taki niedosyt, który nazwałbym raczej poczuciem lęku czytelniczego, że coś nam umknęło. To ja mam czasem wrażenie, że do takich tekstów nie dorastam. Nie jest to jednak też zarzut, tak jak w przypadku książek, które wymagają nie wiadomo czego od czytelnika, które nie traktują go poważnie, czy też autorzy ich nie potraktowali go poważnie. Jakichś encyklopedii udających powieści, książek, które są tylko jakimś równaniem matematycznym, no znacie na pewno takie, nie. Tutaj ma się wrażenie, że same te historie krótkie są tak bogate, że choćbyśmy nawet zdecydowali się na jakąś ich interpretację, to coś nam gdzieś umyka. Ja zawsze miałem takie poczucie niezbyt przyjemne przy obcowaniu z twórczością Gustawa Herlinga Grudzińskiego, a jednocześnie cały czas poczucie, że stykam się z arcydziełem. I naprawdę, wiecie, ja tego słowa nie nadużywam, ale tutaj mówię wprost, to jest dla mnie arcydzieło. Dla niektórych Gustaw Herling Grudziński pozostanie zawsze autorem książki Inny Świat. Dla innych pozostanie autorem dzienników. Dla mnie zawsze będzie autorem krótkich form. Uważam, że jest po prostu mistrzem. Nie wiem, czy w literaturze polskiej, w światowej pewnie byłbym w stanie wskazać kilku równych mu pisarzy. Nie wiem, czy w literaturze polskiej znam lepszego twórcę opowiadań niż Gustaw Herling Grudziński. Dlaczego tak uważam, o tym za chwilę, ale najpierw będzie taki krótki wtręt. Kocie, ja cię tylko proszę, nie przewróć mi tej kamery. Będzie taki krótki wtręt na temat tego, chcesz to zrobić, naprawdę. Na temat tego, jak ja się z tą twórczością zetknąłem i on pewnie się okaże dłuższy niż sama recenzja. Otóż wszystko zaczęło się gdzieś chyba w moim wieku licealnym, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, czy to było przed tym, zanim przeczytałem Inny Świat jako lekturę, czy po tym, albo mniej więcej w tym samym okresie. Wydaje mi się, że chyba w tym samym okresie, krótko po. Będąc u mojej babci, przeglądając jej lektury, trafiłem na taką krótką książeczkę z intrygującym tytułem Podzwonne dla dzwonnika. Nie wiedzieć czemu, jakoś uroiło mi się w głowie, że to jest na pewno historia o średniowieczu. Ja wtedy czytałem bardzo dużo powieści historycznych, tych wszystkich powieści Piastowskich, Zofię Kostek, no już miałem za sobą, Gołubiewa też miałem za sobą, ale może też ten sentyment gdzieś tam w człowieku pozostał, więc się na to rzuciłem. No już po kilku stronach wiedziałem, że to nie jest o średniowieczu i to raczej się nie zmieni w opowieść o średniowieczu. Jest to o okresie w historii, za którym ja nie przepadam, dlatego też ja nigdy nie byłem jakimś miłośnikiem książki Inny Świat, no bo to wina szkoły, no po prostu za dużo tych lektur na jeden temat, tak, żeby się w tym jakoś rozsmakować, ale to moje jakby tutaj osobiste czytelnicze doświadczenie. I zacząłem czytać to opowiadanie i jednocześnie, mimo tego, że czułem ten zawód, że to nie jest powieść historyczna, opowiadanie historyczne, przynajmniej o tej historii
tam fundamentem jest jednak, początkiem jest jednak II wojna światowa, czy też okres przed II wojną światową, mimo tego rozczarowania zrozumiałem to, że nie mogę się oderwać od tego opowiadania, że je muszę dokończyć. I nie chodziło o taką jakąś prostą tutaj przyjemność czytelniczą, żeby wiedzieć, co będzie na końcu, tylko po prostu potrzebowałem, żeby ta historia się zamknęła. Pamiętam, że wynotowałem nawet cytaty, co mi się bardzo rzadko wtedy zdarzało. Gdzieś tam w mojej głowie one przetrwały prawdopodobnie w formie już teraz znacznie zmienionej, ale to słynne strzeż mnie Panie Boże przed letnim chrześcijaństwem, no to było coś, co uderzyło człowieka jak obuchem wręcz. Kapitalne, naprawdę kapitalne opowiadanie. Następny kontakt z krótkimi formami Grudzińskiego miał miejsce na zajęciach z poetyki i analizy dzieła literackiego, już na studiach w Łodzi, gdzie pani teraz profesor już Alicja Mazan-Mazurkiewicz dała nam do przeczytania takie opowiadanie, jest w tym zbiorze Pożar w Kaplicy Sykstyńskiej. Ja byłem wtedy takim młodym człowiekiem, który był no obrażony trochę na literaturę piękną, głównie na literaturę piękną, tak? Miałem ten myśl taką w głowie, która w fandomie jest teraz bardzo, bardzo popularna, cały czas zresztą była, że to fantastyka, to jest ta prawdziwa literatura, to jest to mięcho, tam te jakieś achtystyczne, to pisanie o niczym, po co to komu potrzebne. I Pożar w Kaplicy Sykstyńskiej był jednym z takich tekstów, jedną z takich cegiełek, które mi pokazały, że wcale tak nie jest. Znaczy, ja wtedy zwróciłem uwagę na rzecz zupełnie nieistotną z dzisiejszego mojego punktu widzenia. Zwróciłem uwagę na to, że ten tekst de facto można by było zaliczyć do fantastyki. Ponieważ to jest jakaś historia alternatywna. Te rzeczy się nie wydarzyły, a Herling Grudziński mówi tutaj o wydarzeniach no, wielkiego kalibru. Sam tytuł zresztą wskazuje, przecież pożar w Kaplicy Sykstyńskiej. I to jest Anno Domini 1998. Czyli nawet dla momentu, którego on pisał, to była przyszłość. Tam mamy no, innego papieża, parę też pewnie wydarzeń jakichś innych. A nawet mamy, jeżeli dobrze nawet pamiętam, tam mamy pewien fantastyczny wynalazek, który jest bardzo istotny dla całego tego opowiadania. Wydaje mi się, że chyba nie ma czegoś takiego, o czym tutaj Grudziński pisze. Nie będę zdradzał, o co chodzi. Że to opowiadanie mogłoby, de facto mogłoby należeć do jakiejś tutaj historii alternatywnej, może nawet odrobinę science fiction, ale jednocześnie miałem takie wrażenie też, że tam jest olbrzymia różnica nacisk położony jest na zupełnie inne rzeczy. Fantasta stworzyłby całe długie monologi na temat tego wynalazku, który, jak powiedziałem, tutaj jest bardzo istotny. Psychologię bohatera, czy też nawet jego reagowanie na pewne zmiany, które on obserwuje, to tam machnąłby ręką. I to była jedna z takich cegiełek, która mi pokazała, że ta fantastyka no jednak też być może powinna być trochę inaczej pisana. Trzeci kontakt z twórczością, z krótkimi formami Herlinga Grudzińskiego miał już miejsce, jak już pracowałem i na jednym ze szkoleń w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego dano nam do opracowywania jakieś książki, tak? Mieliśmy uczyć się opracowywać. Wybierano nam zresztą takie książki trudne, których nie da się stworzyć ich opisów w jakiś taki no, prosty, jednoznaczny sposób. No i między innymi tam były opowiadania z dzieł zebranych Herlinga Grudzińskiego. Ja, przygotowując ten opis, przyznam szczerze, nigdy nie lubiłem tego w pracy bibliotecznej. Kratkowałem sobie tę książkę i trafiłem na dwa naprawdę teksty, które już widziałem, że mi się bardzo spodobają. Pamiętam, że tam pytałem o możliwość wypożyczenia i ta pani, z którą pracowałem, nie wiem, może miłośniczka twórczości Herlinga Grudzińskiego, bardzo się ucieszyła. Wypożyczyć mi tej książki oczywiście nie mogła, ale zrobiła mi odbitkę z tych dwóch opowiadań, które mnie zainteresowały. I to był Cud, który jest tutaj w tym zbiorze, i Dżuma w Neapolu, której tutaj niestety nie ma. Do dzisiaj Dżumę w Neapolu uważam za
najgenialniejsze opowiadanie Herlinga Grudzińskiego. To jest taka teoria spiskowa, historyczna może trochę nawet, która jednak nie śmieszy czytelnika, którą można traktować bardzo poważnie. Taka opowieść o władzy, o rządzy władzy, być może o jakimś zarzewiu totalitaryzmu, które rodzi się w dawnych przecież czasach, bo to tam chyba jest XVII wiek, jeżeli dobrze pamiętam. Kocie, bardzo chcesz mi przeszkodzić, ja to widzę. Przechodząc jednak do opowiadań z tego zbioru. To jest taki zbiór opowiadań ułożony przez Dominikanów w latach 90. Nie są to jednak opowiadania religijne w takim potocznym tego słowa znaczeniu. Herling Grudziński, znaczy stosunek jego do religii był chyba bardzo zróżnicowany. Wiem, że kiedyś pokazywano mi jakieś jego wypowiedzi z dzienników, że on nam się oburzał na jakąś politykę tą, no, społeczną kościoła, na jakieś tam wypowiedzi i tak dalej. Szczerze mówiąc, nie interesuje mnie to w ogóle. Interesuje mnie on sam w jego opowiadaniach, to co on tutaj pisze. Bo on jako opowiadacz, jako narrator, czy też jakby Roland Barthes chciał powiedzieć skryptor, a to pojęcie akurat do twórczości Herlinga Grudzińskiego całkiem nieźle wypasowało, o tym jeszcze może za chwilę, jawi się jako ktoś, kto mimo wszystko w tym uniwersum chrześcijańskim jakoś pozostaje. Być może gdzieś na jego poboczu, bo to jest człowiek, który nie może zgodzić się na pewne rzeczy, który z pewnymi wielkimi pojęciami, takimi jak zło, jak ból, jak cierpienie, jak samotność, cały czas się wadzi. To być może taki chrześcijański egzystencjalista. Dlaczego nie? Można by go tak było określić, ale on tej religii nie skreśla. Co więcej, to jest taki pisarz, który podejmując fabuły takie, jakie podejmuje, tworząc takie, a nie inne fabuły, pokazuje swój wielki talent. Gdyby ktoś inny po takie fabuły sięgnął, one mogłyby się bardzo łatwo zmienić w rzeczy szalenie prostackie, niezależnie od tego, w którą stronę by je skrzywił, czy też szalenie prostackie w jakiejś swojej naiwnej i przez to szkodliwej bardzo religijności, czy też może wręcz przeciwnie, prostackie w jakimś swoim antyklerykalizmie, czy też, nie wiem, no tam jak to się nam nazywa, jakiś ta postawa wroga religii, tak? Zarówno przegięcie w jedną i w drugą stronę mogłoby to opowiadanie wypaczyć. One są czymś więcej. One są przede wszystkim opowieścią o ścieraniu się człowieka, tak jak już mówiłem, z jakimiś wielkimi antywartościami, ze złem, z jakimś, no nie wiem, oporem materii, oporem drugiego człowieka. Ale też, jeśli by szukać takich punktów zbieżnych pomiędzy tymi opowiadaniami, to nie wiem, czy nie są one też opowieścią o samotności, bardzo różnie rozumianej, ale to ta samotność, często nawet samotność w tłumie, tak jak w opowiadaniu Most chociażby, jest takim największym wyzwaniem. Czasem to jest też samotność intelektualna, czasem samotność wobec zła, człowieka, który doświadczył zła tak wielkiego, że nie jest w stanie znaleźć jakiegoś współtowarzysza cierpienia wśród innych ludzi. Czasem odrzucenie jako kogoś obcego. No tak, myślę, że samotność mogłaby być tutaj takim punktem zbieżnym dla wszystkich tych tekstów i bohaterowie oczywiście w bardzo różny sposób sobie radzą z tą samotnością, albo w bardzo różny sposób sobie z nią nie radzą. Oczywiście, jak każdy zbiór opowiadań, nie są to teksty równe, ale myślę też, że ich poziom, ich kunszt jest taki, że każdy znajdzie tutaj takie, które jemu się spodobają. Ja powiem krótko o tych, które na mnie zrobiły największe wrażenie. No przede wszystkim wieża. O właśnie, jeszcze wieża. Z wieżą też zetknąłem się wcześniej, bo ją się kiedyś tam trochę omawiało z maturzystami. Były takie przykłady rozprawek z fragmentem wieży. Ona gdzieś tam się w szkole w podręcznikach przewijała. Teraz jest wpisana na listę
lektur uzupełniających z XX wieku, i to jest akurat bardzo dobry wybór. To świetne opowiadanie, ładnie można tu o narracji poopowiadać, ale to też o pewnych pojęciach, które gdzieś tam na maturze mogą się pojawić. Rzeczywiście bardzo, bardzo dobry tekst. Z drugiej strony, poniekąd mu przeciwny, mimo że z tego samego zbioru, Pieta dell'Isola, to był ten zbiór Skrzydła ołtarza, tutaj są z niego tylko te dwa teksty. Zbiór tyczący się niewielkiej wysepki gdzieś we Włoszech i takiej bardzo tragicznej historii, która była udziałem jej mieszkańców. Tak jak mówiłem na początku, autor mniej sprawny, autor mniej obdarzony mniejszym talentem, pociągnąłby ten temat, no mówię, albo w coś straszliwie prostacko-religijnego, albo w jakiś chory antyklerykalizm. To sami zobaczycie, czytając to. Tymczasem Herling Grudziński robi rzecz genialną. On nie potrafi nawet chyba ocenić swoich bohaterów. Pokazuje ich wszystkich w całej złożoności. Tam jest postać takiego księdza. Ja naprawdę nie potrafię powiedzieć negatywnego bohatera, mimo tego, że on dokonuje tam pewnego czynu, za który w dzisiejszej naszej rzeczywistości byłby absolutnie skreślony. I nie mam tu na myśli pedofilii. Dokonuje bardzo czegoś bardzo złego, co mu uchodzi, przynajmniej do pewnego momentu uchodzi na sucho. I Herling Grudziński, pokazując złożoność tych postaci, sprawia, że czytelnik zaczyna mu wręcz współczuć, ale to nie dlatego, że autor tak chce, że autor sugeruje nam, że myśmy powinni mu współczuć, że autor próbuje go rozgrzeszyć, ale jeżeli my widzimy to, jak skomplikowane są losy tych bohaterów, okazuje się, że ferowanie bardzo prostych wyroków, winny, niewinny, godny potępienia, jest tu bardzo trudne. To są wszystko ludzie szalenie cierpiący. To z tego wielkiego cierpienia popełniają oni złe rzeczy i spychają też innych swoją drogą w to wielkie cierpienie, w tę wielką samotność też tutaj. Przy okazji, tekst kapitalny, tekst uderzający jak obuchem, naprawdę jeden z lepszych. Książę niezłomny każdemu zainteresowanemu polityką włoską, powojenną, bardzo bym polecał. Ja tu się z Marcinem z vloga Znak Litera Człowiek kiedyś spierałem o współczesną politykę. On uważał, że dzisiaj to jest gorzej, ten dyskurs polityczny jest dużo gorszy niż był kiedykolwiek. Ja uważałem, że nie. No, po przeczytaniu tego opowiadania ja bym obstawiał przy swoim. No, jak się popatrzy, co się we Włoszech wyrabiało w czasach powojennych, to ja nie wiem, czy wcale tak dużo lepiej było. Opowiadanie Drugie przyjście. I to jest takie opowiadanie, przy którym ja się ze znakiem zapytania zatrzymuję, bo być może mógłbym uznać je za obrazoburcze. To jest opowiadanie przedstawiające świat, jego akcja rozgrywa się w średniowieczu, świat bardzo zły, świat chyba bez pozytywnych postaci, chociaż nie wiem, czy papież nie jest tam pozytywną postacią, ale jednocześnie to jest papież umierający, który jest taką postacią trochę odrzucającą fizycznie. Chociaż w duszy, w duchu to chyba jest rzeczywiście bardzo, bardzo szlachetny i mimo wszystko dobry człowiek. Ale jednocześnie jest ten kontrast, nie? Pomiędzy tym, jak on wygląda, jak on w zasadzie umiera już, jak straszliwie zmienia się jego ciało, a pomiędzy tym, co tam jemu siedzi w głowie, bo on chyba jednak cały czas chce dobrze. Ale świat jest, jaki jest, i świat jest zdecydowanie nieprzyjazny. Ta myśl znowu taka dość prosta, którą łatwo można by było obrócić przeciwko autorowi, no, w takim świadku chrześcijańskim, mówi, że nawet z czegoś dobrego, zresztą tak może do końca autor tego nie nazywa dobrym, ale sugeruje nam to, że czymkolwiek by to nie było, ja nie chcę za dużo zdradzać, tak, ale pewien cud, pewne dotknięcie czegoś nadzwyczajnego, no, metafizyki w tym prostym, prostackim wręcz rozumieniu tego słowa, człowiek potrafi zepsuć i zniszczyć. Potrafi wyciągnąć z tego jak najgorsze rzeczy. Jeśli nawet
Bóg dotyka swoim palcem pewnego punktu na Ziemi, w tym opowiadaniu, w tym uniwersum, to nie sprawia, że człowiek się odmienia. On pozostaje jednak skłonny do zła. Więc tekst bardzo, bardzo ponury i taki chyba pozostawiający bez jakiejś nadziei. Ale są też teksty, które tę nadzieję człowiekowi być może pozostawią w jakiś sposób, bo właśnie jako obronę przed tą samotnością, przed cierpieniem, Herling Grudziński widziałby chyba w nadziei. Ze wszystkich cnót chrześcijańskich, wiary, nadziei i miłości, to nie w miłości, bo ona tutaj potrafi zrzucić człowieka w otchłań, nie w wierze, bo ona czasem jawi się jako taki chory wręcz zapał, który jest fałszywy, tak jak w opowiadaniu o nowych Żydach, no nie wiem, jak ich nazwać, ludziach, którzy z chrześcijaństwa przeszli na judaizm i tak naprawdę sami się skazali na jakąś alienację. Albo też jest po prostu pusta, jest taką fasadą, taki katolicyzm trochę kulturowy, tak jak reszta tej wioski, w której ci wcześniej wspomniani Żydzi żyli. Tutaj mówię też o bardzo dobrym opowiadaniu Święty Smok. Również bardzo dobry tekst. Więc ani nie w wierze, ani nie w miłości, ale w nadziei. Nadziei, bardzo, która się bardzo różnie rozkłada, która dotyczy bardzo różnych aspektów życia. W nadziei, która pozwala się przy tym życiu trzymać, która pozwala szukać prawdy o sobie, która pozwala walczyć z upływającym czasem. No, nadziei, która się w najróżniejszy sposób tutaj wjawi. Te teksty są też, co mnie zawsze urzeka, bardzo zimne. Takie pisane z wielkiego wręcz dystansu. Ja nazywam taką literaturę, to jest pojęcie, które sam sobie ukułem, antyliteraturą. To jest literatura, która unika opowiadania, unika takiej typowej narracyjności, przyczepienia się do bohatera. Herling Grudziński udaje esej, udaje notatkę z podróży, udaje jakiś protokół rozmowy z policją. Czasem całe partie jego opowiadań są prawdziwe. To są rzeczy, które jakieś cytaty z nie wiem, dzieł literackich, z Kawki chociażby, czy nawiązania do jakichś innych tekstów, opowieści o prawdziwych wydarzeniach, i tylko gdzieś między akapitami wprowadza jakieś właśnie zmyślenia, sprawiając, że mamy do czynienia jednak z literaturą. Ale ja właśnie nazywam takie teksty antyliteraturą. Pamiętam, że spierałem się kiedyś z nieżyjącym już profesorem literatury o Herlinga Grudzińskiego, o jego twórczość. On mówił, że to jest taki, jego zdaniem, twórca przehajpowany, twórca, którym, no ten inny świat tak, ale mimo wszystko to jest człowiek, który robił z siebie już za życia niepotrzebnie autorytet moralny i tak dalej. Do końca nie wiem, dlaczego on miał taką postawę wobec Herlinga Grudzińskiego. Myślę może, że oczekiwał od niego, że po przejściu łagrów, tej tragedii, którą on przeżył, przyjmie postawę podobną do Borowskiego. Nie chodzi tu oczywiście o jakiś romans z komunizmem czy z jakimś innym totalitaryzmem, ale taką, jaką prezentuje Tadek, bohater, może nie sam Borowski jako człowiek, tylko bohater opowiadań Borowskiego w opowiadaniu Bitwa pod Grunwaldem, kiedy on mówi: nie ma już nic. Nic już nie pozostało, znaczy nie mówi tak dosłownie, ale pokazuje, zemsta nie ma sensu, rozliczanie winnych z tej czy z tamtej strony nie ma sensu, bo to, co po nas przeszło, nie pozwala nam zachować moralności. Może nie uwierzył w to, że Herling Grudziński tę moralność potrafił zachować. Ja wierzę w to, że potrafił. Na czym on ją oparł? Ciężko mi jest odpowiedzieć po lekturze tych opowiadań, ale może na nadziei właśnie. Na nadziei, że jednak jest coś więcej, że jednak można tworzyć pewne osądy moralne, można być moralnym, można mówić w ogóle o moralności po przeżyciu tego, co przeżył. To są teksty wybitne. Nie wszystkie oczywiście, bo ja część z nich bym tutaj usunął, część nie rozumiem w ogóle, dlaczego zjawiła się w tym zbiorze, ale takie właśnie jak Wieża, Pietà di Isola, Książę Niezłomny, Drugie Przyjście, Gasnący Antychryst,
Cud, szkoda, że nie było dżumy w Neapolu, bo to jest piękne dopełnienie cudu. Święty Smok, pożar w Kaplicy Sykstyńskiej, krótka spowiedź egzorcysty, kapitalne opowiadanie, naprawdę bardzo polecam. To są teksty po prostu świetne. To są teksty świetne, to są teksty, przy których ja miałem wrażenie, że obcuję z arcydziełem. Być może zachęceni tą krótką wypowiedzią, sięgniecie po nie i stwierdzicie, że to nie dla was, że nie ma tu fabuł, nie potraficie się utożsamić z bohaterem, że to wszystko jest takie na zimno, przeintelektualizowane. To jest bardzo możliwe i to nie będzie wasza wina. Te teksty po prostu takie są. Być może one nie każdemu się spodobają, dlatego ja autentycznie i jakby z góry ostrzegam. Natomiast dla mnie jest to pisarstwo największej próby. Gdyby się tak zdarzyło, że nie wiem, opatrzność czy też zbieg okoliczności dałaby mi szansę na to, żeby być jakoś zapamiętanym, to ja bym bardzo chciał być zapamiętany za twórczość i za to twórczość właśnie takiego rodzaju. Za twórczość, która porzuca takie proste narracje, która udaje opowieści prawdziwe, która udaje jakąś literaturę non-fiction, a jednocześnie nią nie jest. To jest po prostu dla mnie literatura największa, literatura wręcz niesamowita, piękna, kapitalna, a jeśli jeszcze jest tak bogata intelektualnie, stawia przed czytelnikiem takie problemy jak Herling Grudziński, zmusza go do przemyślenia swoich postaw, do postawienia się w sytuacji jego bohaterów, do tego, żeby nie oceniać ich właśnie, to są to dzieła już próby zdecydowanie największej. I ja jestem urzeczony, najprawdopodobniej będzie to najlepsza książka w mijającego roku, chociaż nie wiem, może coś jeszcze równie dobrego się trafi. Chociaż tak jak mówię, no nie wszystkie te opowiadania oczywiście mnie aż tak zachwyciły, ale jest kilka zdecydowanie wybitnych. No widzę, że już trochę długo gadam, więc będę kończył. Zaczyna się też robić ciemno, a nagrywam na dworzu. To są minusy właśnie nagrywania tutaj. To był Gra w Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze bez pardonu.